Nagram sobie lift w bloku Armii Krajowej 1, 3 i 7. Wchodzimy do pierwszej windy. Witamy piętro 10. Niezawodna hulajnoga, która pomaga, prawda? Prawda. Panel. 450 kg przesiosów, 2000 rok produkcji. Trzęsie delikatnie. No, tak na boki i góra-dół. No wiesz, ona już jeździ 22 lata. Jest urząd dozoru technicznego? Jest. Jedziemy góra-dół każdą windą. Żeby film trochę trwał. Idziemy na piętro zero. A to co jest? I to jest lampka obciążenia windy. Wiesz, jak będzie powyżej tych 450 kilo, to nie wiem, czy to ma jakiś czujnik w podłodze? Ile kilo jest? Nie wiem. Tutaj jest przycisk alarmu. Fajna nawet. O, świetnie. Jest poradź. Nie tak jak na 29 listopada, co ukradli. Drugie piętro, pierwsze. I zero. Także idziemy do następnej windy, w drugiej klatce. I następna winda Otis. Wchodzimy. Tu się zamknąłem. Jedziemy do piętra 10. O, pupło coś. Czy też 450 kg przesiosów, ale ta bardziej pooklejana. Dwa światełka, lustro, trochę pomazane, poręcz, lampka obciążenia windy, dopiero wolniej jedzie. No. Dużo wolniej. Przegląd. Przegląd? Jest. O, Andrea. Tak, kup niepotrzebne mieszkanie. Dziesiąte. Dobra. Tak. Dziwny dźwięk ma. Taki bum. Śmiesznie jedzie. Śmiesznie bardzo. Coś się trzepie. To są instrukcja obsługi windy. No urząd jest, ale jeździ dużo wolniej. To chyba nawet przyznam. Nie ma tego nawet klosza na. Tak. I mi się nie podoba kolor, bo to jest taki jaśniejszy. Jaśniejszy, ale drzwi są podobne, ale też pomazane strasznie. I idziemy do następnego bloku, czyli Armii Krajowej 3. Dobra, jesteśmy na piętrze 0. Czekam aż gdzieś się otworzam. I następny blok. I winda lift service. I jedziemy na piętrze 10. Dziwny zapach. No, i ogólnie bardzo jasna, ale lepsza niż winda Orona, która też jest na tym osiedlu. Przegląd? Jest, 2023. Ale oświetlenie fajne. I ona gada. A wiatrak? Działa wiatrak. Lift service. Wyciągniak dźwigów osobowych. Jest poręcz. Fajna. Zimna? Ale nie zniszczona. No, bo to jest 2019, tak mi się wydaje. Piętro 10. Działa przycisk zamykania drzwi. Jedziemy na piętro 0. Piętro 0. Co to? Jakieś trzęsie. Tak. Tu jakieś maseczko widzę. Tak. Jedziemy w dół. Ale patrz, ona u góry. Jakby tak głośniejsza jest. 10 do 7 jest głośniejsza, no. Aż mi tu gorąco, włączymy. Jedziemy. I idziemy do drugiej klatki w tym bloku, czyli klatki B. I idziemy do następnej windy. I winda krakdźwig. I wchodzimy do windy. Zamykamy drzwi. To jest winda krakdźwig. O!
też złożona z sześciu. Tak, z sześciu. O, tutaj monitor, winda marki Monitor, trochę odgapiony. MP Prolif konserwuje. Jest ten? Jest. Tak, 2016 rok produkcji. Jakieś naklejki, oświetlenie. Jest tam? Nie. Taka poręcz, nie poręcz. No. Poręcz, nie poręcz. Nie, wyjdzie, czekaj. Nie, chyba nie. Wejdzie, patrz. Taki test telefonu. 480 kg osób. A w Otisach było 450. I jedziemy na piętro zero. No. Jak szarp jest. Tak, jakoś inna niemarkowa, no i dziesiątka jest inna. Inny przycisk. Czarny. Tak, Phonomag 3. Dźwig osobowy, numer ewidencyjny tutaj macie, nie będę go czytać. Numer fabryczny też tu. Fajna nawet. Numer jest nawet dobrze. Jest, no do MP Pro Lifta. Trzeci, ale ona tak trzęsie trochę. I mi ręce też się trzęsą. Jest. Jesteśmy. I idziemy do następnego bloku mikrowej 7. I następny blok. I winda Kragdźwig. I wchodzimy do środka. Dobra. To znowu takie na telefon. Ej, jest szpara, delikatna. I znowu faktycznie, no. Z trudno to się trzymać. Mhm. Więc oświetlenie, podobne do Lift Service. To jest już starszy, 2013. Też 480 kg przesiadu. Przegląd do 11 jest zrobiony. Tutaj numer do serwisu. 8 piętro. 9. No i piętro 10. Dźwig osobowy. No i na zero. Ale się szybko otworzyły. Tak, otwórz delikatnie. Ale dźwigi się otwierają. Tak. Ale zamykają się już wolniej. I tutaj numer fabryczny KR811. Phonomag 3. Czyli system dzwonienia do serwisanta. Tutaj mamy przycisk alarmu. Trochę się trzęsie. Jakieś wywietrzniki tu. A wiatrak jest? On jest taki, wiesz, wbudowany, ale nawet fajnie jedzie. Tam jakieś śmieci w środku. Pierwsze? Nie, zero. Dobra. Także dziękuję. I ostatnia klatka w tym odcinku. Informacja na windzie. I winda Kragdźwig. Dobra, jedziemy windą. Windą z 2015 roku, Kragdźwig. Jedziemy do góry. Trzecie piętro. Jest instrukcja obsługi w pierwszym Kragdźwigu na tym odcinku. Przegląd? Przegląd? Jest, do 11. Ale jest szpara. O. Dziesiąte piętro. I widoczek. Osiedle czyste, prawdę i osiedle barskie. Idziemy na piętro pierwsze, ponieważ ktoś wydaje mi się, że stoi, ponieważ słyszałem, jak ktoś zwołał. Uwaga, po wyjściu z kabiny nie przytrzymywać drzwi. Ok. 480 kg przejazdu po roku 2015. Tutaj jest wszystko. Poręcz. Poręcz. Już chyba nie poręczowa, tak pokazywaliśmy. Także dziękuję Was wszystkim za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, komentowania. No i co, żegnamy się. Tylko jeszcze Wam pokażę od przodu.